standardowo. Zaczynamy grać tak naprawdę w momencie, jak już przeważnie tracimy jedną, dwie, czasem trzy bramki, nawet odrabiamy. Także to dla nas normalka, że tak powiem. Standardowo tego mieliśmy, udało się wygrać mecz. Alsztom w tym sezonie troszeczkę słabiej w tabeli, ale to jest drużyna, z którą zawsze się gra ciężko. Zresztą też fajne mecze zawsze z nimi są, bo to jest poukładana drużyna, wiedzą co grają i ciężko jest ich też zaskoczyć czymś nowym, bo się potrafią dobrze ustawić. No ale siła rażenia u nas w tym sezonie troszkę większa jest niż w Alsztomie, także udało się spokojnie w końcówce tak naprawdę, mimo tam wyniku na styku, dowieść ten wynik. Tak naprawdę remis też by nas satysfakcjonował, ale wiadomo, zawsze gra się o to, żeby wygrać. Nie? Z jednej strony tak, z drugiej trochę szkoda tej wiosny, bo za zimę cieszymy się bardzo. Trzecie miejsce w Ekstraklasie to jest nasz sukces. Wiosną no, tak naprawdę przegraliśmy bezpośrednim meczem medale. No i to też było bardzo szkoda tego, ale no, udało się tutaj na jesień, co prawda moim może nie marzeniem, ale celem było, żebyśmy zajęli miejsce na pudle, to się udało. O dziwo udało się po początkowych gdzieś tam 5-6 meczach, gdzie mieliśmy już trochę straty, też awansować. Trochę z jednej strony się cieszymy, ale też nie do końca wiadomo, co też z tą drużyną będzie, bo tak jak mówiłem już w pierwszym wywiadzie, potem w którymś drugim czy trzecim meczu okazało się, że tak naprawdę jest to nasz ostatni mecz pod banderą Inspolu. Najprawdopodobniej, chociaż różnie jeszcze może być. Jeśli wrócimy z nową nazwą, być może z nowym sponsorem na wiosnę w Ekstraklasie, zobaczymy też, jak uda się złożyć skład i jak to w ogóle wszystko będzie wyglądać, bo nie ma co ukrywać, że jeśli chcemy cokolwiek ugrać w Ekstraklasie, a wiadomo, no, bardzo ciężko jest się utrzymać Beniaminką, to musimy się niestety wzmocnić i też wiadomo, wszystko zależy też od tego, jak będzie z frekwencją na meczach, bo jeśli będzie zawsze taka, jaki mamy skład, no to jest szansa na to, żeby coś tam ugrać. No, wiadomo, możemy zapomnieć o medalach tak naprawdę, ale nigdy nic nie wiadomo, co pokazał sezon, jak już kiedyś graliśmy i udało się wygrać z mistrzem. Także no, nie spisujemy tego sezonu też na straty, ale też podchodzimy na chłodno do tego.